Dzień dobry, nazywam się Michał Kruszyński, jestem rzecznikiem prasowym Biura Inwestycji Eurogdańsk 2012. Zapraszam Państwa na małą wycieczkę po naszym biurze. Kronika budowy stadionu piłkarskiego w Gdańsku. Październik. Plac budowy zmieniał się z tygodnia na tydzień. Przybyło nowych elementów, ułożono nowe odcinki betonu. Rozgorzała także dyskusja nad kolorem krzesełek na bursztynowym stadionie, czego efektem jest decyzja o zainstalowaniu siedzisk w różnych odcieniach zieleni i szarości. Tutaj akurat, ponieważ trwa przetarg na technologię ICT, na wybór partnera technologicznego, koledzy Bogdan i kolega Darek dbają o ten przetarg, żeby wszystko wyszło jak należy, żeby ten sprzęt dostarczony tutaj na budowę spełniał wszystkie wymagania, a przede wszystkim był bardzo nowoczesny. Jak chłopaki, mija dzień? Również w październiku rozpoczęło się postępowanie w formie dialogu konkurencyjnego, które ma wyłonić partnera technologicznego stadionu. Firma ta dostarczy m.in. nowoczesną technologię IT, w tym ekrany LCD, których na całym obiekcie znajdzie się blisko 300, a także wszystkie najdrobniejsze nawet urządzenia, które ożywią stadion. Najnowsze rozwiązania sprawią, że będzie on jednym z najbezpieczniejszych i najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Zobaczymy, jak pracuje Renata. Bardzo proszę, przeszkodzimy jej w rozmowie telefonicznej. Dyrektor Renata dba o to, żeby nasz projekt był spójny z wizją UEFA dotyczącą mistrzostw. UEFA powołała taką specjalną grupę roboczą, która w październiku zjawiła się na stadionie, wizytowała stadion, obeszła cały teren, dopytywała się, wyjaśniliśmy im wiele szczegółów. W listopadzie konstrukcja żelbetowa stadionu wspięła się niemal na maksymalną wysokość. Na górnej promenadzie rozpoczął się montaż 12-metrowych filarów, na których spoczną trybuny stadionu. Pojawiły się też pierwsze stopnice trybun, do których będą mocowane krzesełka. Piotr Czech, inżynier kontraktu, niezwykle ważna osoba. Człowiek, który wie o każdej śrubie chyba, która znajduje się na terenie budowy. No, najważniejsza rzecz, jaka tutaj się wydarzyła, to przede wszystkim to są prace związane z konstrukcją żelbetową. No, to jest jakby najbardziej istotne, najbardziej widoczne, bo to cieszy oko, bo podnosi się do góry stadion i już osiągnął jakby swój maksymalną wysokość ostatniego poziomu trybun. 24 listopada Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 ogłosiło konkurs na sponsora tytularnego stadionu. Jego zwycięzca będzie miał prawo do nadania nazwy stadionu oraz szereg praw marketingowych. Gdański Stadion jako pierwszy z obiektów budowanych w tym czasie w Polsce przygotował i przeprowadził tego typu postępowanie. 10 grudnia prezydent miasta Gdańska ogłosił zwycięską nazwę i sponsora stadionu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Polska Grupa Energetyczna. Od tej pory stadion będzie nazywał się PGE Arena Gdańsk. Na placu budowy układano stropy promenady górnej. Trwał montaż prefabrykowanych słupów i zniknął przejazd technologiczny przy promenadzie zachodniej. Tym samym bryła stadionu stała się zamkniętym pierścieniem. No, najważniejszym wyzwaniem tutaj to jest na pewno montaż zadaszenia konstrukcji stalowej, z którą już w tej chwili się przygotowujemy. Materiał jest kupiony, trwa prefabrykacja poszczególnych elementów i pierwszy element zamierzamy montować od 25 marca. I to jest największe wyzwanie, jako że konstrukcja tego dachu jest bardzo specyficzna. Ona jest w zasadzie zakotwiona na poziomie 6 na łożysku. I cała jest spięta ringiem, także oprócz tego łożyska nie styka się z konstrukcją żelbetową. Także jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, ale również i trudne na pewno do realizacji. Także w grudniu na placu budowy pojawił się jeden z największych w Europie żurawi gąsienicowo-kratowych o maksymalnym udźwigu 500 ton.
Nim ogromny Herkules rozpoczął pracę, przez 3 dni trwał montaż potężnej maszyny. Elementy żurawia zostały przywiezione na 42 tirach. Do przewiezienia pełnej wersji żurawia potrzeba ponad 65 tirów. W tym korpus żurawia o wadze ponad 65 ton oraz 2 gąsienice o wadze 35 ton każda. Na dźwigu zamontowano ponad 250 ton przeciwwagi, a kolejne 200 ton przeciwwagi będzie montowane na dźwigu przy podawaniu najcięższych betonowych elementów trybun. Chodźmy zobaczyć do najważniejszego chyba pokoju w tym pomieszczeniu. Tutaj znajduje się biuro pana prezesa Ryszarda Trykosko. Muszę powiedzieć, że największym wyzwaniem dla mnie to było skompletowanie zespołu, z którym wykonujemy te prace. I to jest mój największy sukces, że udało mi się skompletować zespół młodych ludzi, bardzo dobrych fachowców, świetnie zorganizowanych, bardzo zaangażowanych w temat. I rolą szefa jest przygotowanie inwestycji, natomiast szef jest tyle wart, ile są jego pracownicy. Co więcej dodać, miło mi było Was gościć w siedzibie Biura Inwestycji Eurogdańsk 2012. Postępy naszych prac możecie obserwować okiem kamer internetowych. Serdecznie wszystkich zapraszamy do dopingowania. Trzymajcie za nas kciuki, wszystko dobrze idzie, wszystko jest w dobrym tempie, więc już niedługo spotkamy się na Stadionie Gdańskim, tutaj, na Letnicy. Do zobaczenia.